wiem na pewno, że od roku 82 sklep prowadziła moja mama, a z tego co wiem, również w tym miejscu w latach 50. no praktycznie cały czas przez te 50-60 lat jest to sklep obuwniczy. Najlepiej zmierzyć, bo to te numeracje są różne. Tęgość jest też ważna. I bardziej na rzepę czy na sznurówkę? Także trochę by było wzorów, jest w czym wybierać. Moja mama zawsze się śmieje, właśnie zawsze nam powtarza przy okazji jakichś tam rodzinnych spotkań, że te buty to sprzedawała za karę, a historia jest taka, że jeszcze ucząc się w szkole handlowej przechodzili jak gdyby przez wszystkie branże i branża właśnie obuwnicza wydawała się najmniej ciekawą branżą, taką nudną, i tą właśnie branżę pozwoliła sobie opuścić. No i tak jak gdyby rzeczywiście życie, los sprawił, że sprzedawała właśnie buty. Ja akurat wtedy uczyłam się w szkole średniej i często, ponieważ to było tutaj niedaleko, w związku z czym często po szkole zaglądałam tutaj do niej w drodze do domu. Czyli jak gdyby troszeczkę też nasiąkałam już w tym momencie, chociaż wtedy zupełnie nie myślałam o tym, że tutaj kiedyś przyjdzie, że będę część swojego życia jak gdyby poświęcać i będę jak gdyby kontynuować rodzinną tradycję. I teraz znowu jesteśmy archaiczni, bo nigdzie już praktycznie nie ma takiej sprzedaży przez lady. Wszędzie są samoobsługowe sklepy. Ale kwestia jest tego rodzaju, że uświadomiłam sobie, że właśnie najwięcej zniknęło sklepów w tej branży obuwniczych. I nagle ten właśnie mój sklep stał się chyba jedynym, najdłużej prowadzonym sklepem w tym samym miejscu, gdzie ta branża po prostu istnieje od początku. Więc pani może dobry chleb zrobi dopiero za miesiąc, ale za miesiąc będzie pani znała wszystko, co trzeba zrobić, żeby go zrobić. To jest taka zabawa. Mniej drożdży, dłuższy czas oczekiwania, tak? Więcej drożdży, ciasto rośnie pięknie, możemy go od razu włożyć do pieca, później go jemy i mamy taki brzuch. Bo te drożdże nam rosną w brzuchu. Październik to taki depresyjny miesiąc, więc pomyśleliśmy, że fajnie byłoby coś zorganizować, żeby ludzie dobrze się poczuli. Jesienne kulinaria jem to taki dzień, w którym serwujemy jedzenie, bo są smaki kultury i dzisiaj akurat włoscy kucharze gotowali i częstowali naszą publiczność, a także poprosiliśmy, by panie zrobiły swoją ulubioną szarlotkę. Piękne ciasta, jak każda kobieta, każde inne, zostaną ocenione przez jury, przez publiczność, będą główne nagrody.
Thank you.